Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie z przedmiotu Wstęp do Matematyki Obliczeniowej. Dzisiejszy wykład będzie podzielony na takie trzy tematy. W pierwszej chwili może nawet się wydawać, że nie do końca związane ze sobą, ale wszystkie te trzy tematy będą bardzo ściśle, wbrew pozorom, powiązane. Zaczniemy od wprowadzenia pojęcia wyróżnika wielomianu. Następnie przejdziemy do macierzy van der Monda, czyli pozornie do czegoś, o czym mówiliśmy na czwartym wykładzie, do pewnych własności wyznacznika. A na koniec powiemy o nierówności Mahlera, czyli o odległości pomiędzy pierwiastkami wielomianu, o szacowaniu odległości między pierwiastkami, czyli znowuż pozornie coś, o czym już mówiliśmy. Natomiast we wszystkie te trzy fragmenty, te trzy elementy wykładu będą ze sobą ściśle powiązane właśnie pojęciem wyróżnika, a to pojęcie jest zastosowaniem, jest kolejnym zastosowaniem rugownika, jest kolejnym zastosowaniem teorii eliminacji, o której mówimy już od jakiegoś czasu. Także mimo, że pozornie zatoczymy koło i wrócimy do wcześniejszych zagadnień, to wrócimy do nich już ze znacznie nowszymi narzędziami, znacznie silniejszymi narzędziami, którymi nie dysponowaliśmy wtedy, kiedy o tych rzeczach mówiliśmy. Ale zanim wprowadzimy samo pojęcie, najpierw zróbmy pewien przykład, który zmotywuje nas do dalszych rozważań. Rozważmy trójmian kwadratowy f równa się a x kwadrat plus bx plus c. No i ze szkoły średniej wiemy, że wyróżnik takiego trójmianu, tylko taki wyróżnik był w szkole średniej wprowadzony, to uczyliście Państwo na pamięć, że to jest b kwadrat minus 4ac. No a pierwiastkami tego wielomianu są x1 równe minus b minus pierwiastek z delty minus pierwiastek z wyróżnika przez 2 razy wyraz wolny, no i x2 równe minus b plus pierwiastek z wyróżnika przez wyraz wolny. No a teraz skorzystajmy ze wzoru wiety i chcielibyśmy sobie obliczyć, ile to będzie kwadrat różnicy x1 minus x2 w kwadracie. Kwadrat różnicy ze wzoru wiety, nie mamy takiego wzoru na to, no ale mamy z obu skróconego mnożenia, to jest x1 kwadrat minus 2x1 x2 plus x2 kwadrat. No, to możemy dalej napisać, że to jest x1 plus x2 do kwadratu. Odjąć 4 razy, no mamy 1, 2, x1, x2, no i teraz jeszcze musimy jedno odjąć, żeby tam się zgodziło, czyli minus 4 razy x1, x2. No ale teraz możemy skorzystać ze wzoru wiety. Ze wzoru wiety wiemy, że x1 plus x2 to jest minus b przez a, czyli to jest minus b przez a do kwadratu. Natomiast x1 razy x2 to jest c przez a, czyli minus 4c przez a. Wyciągnijmy sobie a, 1 przez a kwadrat przed nawias, czyli mamy tak, 1 przez a kwadrat wyciągnięte przed nawias, w nawiasie zostanie nam b kwadrat minus 4a razy c. No to teraz jak porównamy ten fragment ze wzorem na wyróżnik trójmianu, no to otrzymujemy, że wyróżnik naszego trójmianu kwadratowego to jest a kwadrat razy x1 minus x2 kwadrat. To jest proste przekształcenie wzoru na wyróżnik trójmianu kwadratowego. Teraz wprowadzimy pojęcie wyróżnika, które będzie uogólniało właśnie ten
tą zależność, którą wyprowadziliśmy. A mianowicie definiujemy wyróżnik w sposób następujący. Jeżeli f jest pewnym wielomianem o współczynnikach w jakimś tam ciele, zakładamy, że tam jest ciało, dlatego że tutaj potencjalnie może dojść do dzielenia przez współczynnik wielący, jest wielomianem w jakimś tam ciele, L jest, tak jak do tej pory cały czas, pewnym ciałem algebraicznie domkniętym, możemy myśleć na przykład o ciele jej zespolonych, na tyle dużym ciałem, żeby zawierać wszystkie pierwiastki wielomianu F. Xi1 do Xn to są pierwiastki wielomianu F i jak zwykle, jeżeli mamy jakiś pierwiastek wielokrotny, to powtarzamy go tyle razy, ile wynosi jego krotność. Wówczas wyróżnik wielomianu F definiujemy za pomocą takiego wyrażenia, że to jest iloczyn kwadratów różnic pierwiastków, no pomnożony jeszcze przez pewną potęgę współczynnika wielącego. To pomnożenie przez potęgę współczynnika wielącego ma oczywiście znaczenie głównie estetyczne, po to, żeby nam się, powiedzmy, zgodziły te wzory, tak sposób stwierdzenia bardziej elegancko nam się dopowiadały. Natomiast no, istotna jest ta część, tutaj ten iloczyn. Czyli każde dwa pierwiastki odejmujemy od siebie i to mnożymy przez obliczamy. To jest różnica, to jest iloczyn różnic różnych pierwiastków, no albo jeżeli uporządkujemy, że i jest zawsze mniejsze od j, to jest iloczyn kwadratów różnic pierwiastek o mniejszym indeksie odjąć pierwiastek o większym indeksie. To oznaczamy, ten wyróżnik oznaczamy albo grecką literką delta, albo skrótem disk od angielskiego słowa discriminant. Jak sobie przypomnimy wykład wcześniejszy, wykład piąty o rozkładzie bezkwadratowym, to zauważyliśmy tam na samym początku wykładu piątego, że wielomian jest bezkwadratowy wtedy i tylko wtedy, gdy nie posiada pierwiastków wielokrotnych. No, w związku z czym wprost z definicji wyróżnika uzyskujemy warunek, że wielomian jest bezkwadratowy wtedy i tylko wtedy, gdy jego wyróżnik jest niezerowy. Tu ogólniam ten znany Państwu fakt z szkoły średniej, że jeżeli delta jest równa 0, to trójmian kwadratowy ma pierwiastek podwójny, jeżeli jest różna od 0, to nie ma pierwiastka podwójnego. To jest uogólnienie tego faktu, a mianowicie wielomian F ma pierwiastek wielokrotny wtedy i tylko wtedy, gdy jego wyróżnik jest równy 0. Podobnie jak w przypadku rugownika, obliczanie wyróżnika wprost z definicji to jest raczej skomplikowany proces. Musielibyśmy znać pierwiastki, natomiast no, powinno się dać obliczyć wyróżnik bez znajomości pierwiastków wielomianu. Dla trójmianu kwadratowego wyróżnik jest dany za pomocą współczynników wielomianu. Tak istotnie jest, mamy następujące twierdzenie. Jeżeli mamy wielomian o współczynnikach w ciele charakterystyki różnej od zera, wówczas wyróżnik tego wielomianu to jest rugownik wielomianu i jego pochodnej razy pewien współczynnik, no plus minus 1 przez współczynnik wiodący wielomianu F. Istotnie znowu, że jest oczywiście ta główna część wzoru, czyli rugownik F-a i jego pochodnej. Pamiętamy z wykładu piątego, że wielomian jest bezkwadratowy wtedy i tylko wtedy, gdy jest względnie pierwszy ze swoją pochodną. A z wykładu dziewiątego pamiętamy, że dwa wielomiany są względnie pierwsze wtedy i tylko wtedy, gdy ich rugownik jest zerowy. Czyli widzimy, że to nie jest w żaden sposób zaskakujące to twierdzenie. Rugownik jest zerowy wtedy i tylko wtedy, gdy wielomiany są względnie pierwsze. Wielomian jest bezkwadratowy wtedy i tylko wtedy, gdy jest względnie pierwszy z pochodną, czyli przynajmniej zerowanie się
obu stron jest równoważne, to już widzimy z wcześniejszych rozważań, no ale okazuje się, że po prostu te dwie strony są sobie równe, co teraz pokażemy. Czyli niech wielomian f ma postać f0, tak jak zwykle, plus f1x i tak dalej, plus jakieś fn x do n-tej. No i niech xi1 aż do xin należące do jakiegoś odpowiedniego dużego ciała L. To są pierwiastki, wszystkie pierwiastki f-a. Przy czym tak jak zawsze zakładamy, że pierwiastki wielokrotne powtarzamy tyle razy, ile wynosi ich krotność. W szczególności nad ciałem L wielomian f możemy rozłożyć na iloczyn form liniowych, czyli f to jest fn razy x minus xi1 razy i tak dalej x minus xin. Oczywiście jeżeli mamy pierwiastek wielokrotny, to go tu powtórzyliśmy, czy to jakieś dwa nawiasy. Jeżeli gdzieś tu występuje pierwiastek wielokrotny, to jakieś dwa nawiasy się będą powtarzały. To nam w niczym nie przeszkadza. Policzmy sobie w takim razie pochodną tego wielomianu. No, w takim razie pochodna f'. No to jest pochodna iloczynu. No to wiadomo, jak się liczy pochodną iloczynu, to jest suma pochodna z każdego czynnika razy wszystkie pozostałe. Czyli to jest tak. Czynnik stały wyciągamy przed pochodną razy suma po jakiś tam powiedzmy i równych od 1 aż do n. I teraz będzie iloczyn, pochodna jak pojedynczego czynnika to jest 1, pochodna każdego z tych składników to jest 1, czyli to jest 1 razy iloczyn wszystkich pozostałych, czyli iloczyn po jotach różnych od i x minus xi j. X minus xi j. I to jest coś takiego. No to teraz podstawmy pierwiastek, któryś z tych pierwiastków do f', do wzoru na f', czyli f' od jakiegoś pierwiastka xik. No to będzie oczywiście fn, które tutaj jak było, tak jest. I teraz w tej sumie dla jeżeli teraz rozważamy tą sumę, jeżeli i jest różne od k, jeżeli i jest różne od k, to x, ksi, to ksika wystąpi w tym iloczynie. No będziemy mieli ksika minus ksika, czyli 0. Czyli dla wszystkich i różnych od k będziemy mieli 0. I tylko wyłącznie w punkcie k będziemy mieli niezerowy czynnik, czyli dla j, czyli tu będzie iloczyn po jotach różnych od k. Niezerowy czynnik, potencjalnie niezerowy czynnik będzie tylko i wyłącznie dla w katy składnik tej sumy, czyli tu będzie xi k minus xi j. No i potem znowuż będą 0. Plus 0 i tak dalej, plus 0. Czyli oczywiście zostaje nam tylko fn razy iloczyn po jotach różnych od k, ksi k, powinno być k, ksi k minus ksi j. Oczywiście stopień tej pochodnej f' jest o 1 mniejszy od stopnia stopnia f'a, stopień f minus 1. Myśmy sobie założyli, że stopień f'a jest n, czyli to jest n minus 1. To teraz policzmy, ile wynosi rugownik względem zmienny x wielomianów f i f'. To zgodnie ze wzorem, który wyprowadziliśmy na wykładzie 9, pokazaliśmy, że wystarczy znać pierwiastki jednego z tych wielomianów, pierwiastki wielomianu f,
No my je znamy, czyli to będzie tak. Współczynnik wiodący wielomianu f, czyli fn, do potęgi stopień f', czyli do potęgi n minus 1, razy iloczyn po wszystkich możliwych pierwiastkach, po k równych od 1 aż do n, f' od xi k. No, ale f' od xi k myśmy właśnie wyprowadzili, czyli to jest f n do potęgi n minus 1 razy iloczyn po k równym od 1 aż do n. Teraz będziemy mieli f iloczyn, teraz przepraszam, tu jest fn, sfn razy iloczyn po jotach różnych od k, xi k minus xi j. To jest dalej równe. Jest równe. Teraz to fn wyciągniemy przed iloczyn. On tutaj występuje n-krotnie w tym iloczynie, czyli będziemy mieli fn do potęgi 2n minus 1. A teraz ten iloczyn uporządkujmy w ten sposób, żeby zawsze k było mniejsze od, żeby zawsze odejmować mniejsze od większego, czyli musimy tu minus i ilość zmień. Jeżeli k jest równe 1, to zawsze jest mniejszy od każdego jota. W związku z czym dla k równego 1 nie mamy żadnej zmiany znaku. Dla k równego 2 mamy jedną zmianę znaku. Dla k równego 3 mamy dwie zmiany znaku. Dla k równego 4 mamy trzy zmiany znaku i tak dalej, i tak dalej. Czyli łącznie liczba zmian znaku to jest suma takiego ciągu arytmetycznego, czyli to jest równe pierwszy ostatni przez 2 razy suma, czyli to jest n razy n minus 1 przez 2 razy, no i teraz będzie iloczyn i teraz za każdym razem k jest mniejsze od j. No i każdy z tych czynników wystąpił w takim razie dwukrotnie. Najpierw mieliśmy k j, a potem mieliśmy j k, czyli teraz każdy z nich wystąpił dwukrotnie, ale uporządkowaliśmy je tak, żeby te indeksy spełniały naszą nierówność, w związku z czym mamy k mniejsze od j. No a teraz, jeżeli to teraz podzielimy, przeniesiemy na drugą stronę, dostaniemy dokładnie tezę naszego twierdzenia. Czyli jeżeli przedzielimy to teraz przez ten czynnik, który tam się pojawił, to dostajemy dokładnie tezę twierdzenia, czyli w ten sposób udowodniliśmy nasze twierdzenie. Pokazaliśmy, że wyróżnik to jest rugownik wielomianu jego pochodnych razy odpowiedni czynnik skalujący. Wyciągnijmy stąd dwa wnioski. Po pierwsze, ponieważ to jest rugownik, pamiętamy, że rugownik zawsze należy do pierścienia współczynników, czyli wyróżnik wielomianu zawsze należy do pierścienia współczynników. To zresztą wynika też wprost z definicji. Jak popatrzymy na definicję, to wyróżnik jest wielomianem symetrycznym względem pierwiastków. No, w związku z czym z twierdzenia, zasadniczego twierdzenia wielomiana symetrycznych i wzorów wiety wynika, że ten wyróżnik jest faktycznie w tym pierścieniu współczynników. Co więcej, z tego wynika, że jeżeli wyróżnik nie jest zerowy, a wieloman ma współczynniki w pierścieniu liczb całkowitych, no to każda liczba całkowita, niezerowa ma wartość bezwzględną co najmniej 1, czyli wyróżnik wielomianu bezkwadratowego współczynnika całkowitych wynosi co najmniej 1 co do wartości bezwzględnej. To będzie nam potrzebne na koniec dzisiejszego wykładu przy twierdzeniu Malera. Policzmy zatem sobie kilka przykładów.
Zaczniemy od tego klasycznego przykładu, czyli trójmianu kwadratowego. F równa się ax kwadrat plus bx plus c. My tak naprawdę wiemy, co powinniśmy dostać. Przekonajmy się, że faktycznie uogólniliśmy to, co trzeba, że uzyskaliśmy, że ten wzór, który napisaliśmy, jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. No, zgodnie z twierdzeniem, które właśnie pokazaliśmy, wyróżnik tego trójmianu to powinien tak być. Minus 1 do potęgi 1 druga razy 2 razy 1 przez współczynnik wiodący a razy rugownik wielomianu f, czyli ax kwadrat plus bx plus c i jego pochodnej, czyli 2ax plus b. No, to w takim razie jest. Tutaj mamy minus 1 do potęgi pierwszej, czyli minus 1 przez a. No i skorzystajmy z twierdzenia Sylwestera. To jest wyznacznik macierzy Sylwestera. Drugi wielomian ma stopień 1, w związku z czym pierwszy wielomian piszemy jednokrotnie, to jest CBA. Nie należy tego mylić z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Natomiast drugi wielomian piszemy dwukrotnie, to jest B2A0 i 0B2A. No, to jest wyznacznik macierzy 3 na 3. No to wyznacznik takiej macierzy jest, możemy policzyć bezpośrednio. To mamy tak, 4a kwadrat c. A kwadrat c. Dodać 0. Dodać ab kwadrat. Odjąć 0. Odjąć 2ab kwadrat. I odjąć 0. To jest równe minus 1 przez a, 4a kwadrat c, odjąć ab kwadrat, to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli widzimy, że faktycznie to pojęcie, które wprowadziliśmy, pojęcie wyróżnika, uogólnia to pojęcie wyróżnika, które znamy ze szkoły średniej. Przeliczmy jeszcze jeden przykład. Tym razem rozważmy wielomian unormowany stopnia 3. Czyli niech f będzie wielomianem postaci x do trzeciej plus px plus q. No i chcemy policzyć, ile wynosi wyróżnik tego wielomianu. Użyjemy tego samego wzoru, co przed chwilą, czyli policzymy wyróżnik za pomocą rugownika wielomianu i jego pochodnej. W takim razie pochodna tego wielomianu, f', no to jest bezpośrednio licząc 3x kwadrat plus p. No i w takim razie mamy, że wyróżnik wielomianu f to jest 1 przez współczynnik wiodący f'a razy minus 1 do potęgi 1 druga stopień f'a razy stopień f'a minus 1 razy rugownik wielomianu f i jego pochodnej. No i teraz zamiast używać twierdzenia Sylwestera, który użyliśmy przed chwilą, policzymy ten rugownik w ten drugi poznany sposób na wykładzie, czyli za pomocą twierdzenia Euklidesa dla rugownika. Musimy zatem policzyć resztę z dzielenia f'a i f'. Zróbmy to tutaj z boku, czyli podzielmy z resztą x do trzeciej plus px plus q. Dzielimy z resztą przez 3x kwadrat plus p. No widzimy, że w takim razie iloraz, pierwszy składnik ilorazu to musi być 1 trzecia x, no czyli w takim razie 1 trzecia x razy 3x kwadrat
no to jest x do trzeciej, no i 1 trzecia razy p, no to mamy plus p przez 3x. Odejmując stronami, tutaj znika, tu zostają nam 2 trzecie px plus q. No widzimy, że stopień tego wyrażenia jest mniejszy od stopnia tego wielomianu, czyli to jest nasza reszta, czyli tą resztę oznaczymy sobie R1. W algorytmie Euklidesa musimy liczyć tak długo, aż dojdziemy do reszty stopnia 0, aż dojdziemy do wielomianu stałego. Ten wielomian nie jest jeszcze stały, musimy zatem wykonać kolejne dzielenie, czyli teraz podzielimy z resztą ten wielomian, czyli F' przez ten wielomian R1. No, czyli mamy tak, 3x kwadrat plus p dzielimy z resztą przez 2 trzecie px plus q. No to z tego dzielenia z resztą widzimy, że tak, iloraz, pierwszy składnik ilorazu, pierwszy wyraz ilorazu, no to musi być, tu mamy 3, tu mamy 2 trzecie, czyli musimy mieć 9 przez 2p razy x do potęgi pierwszej, no to w takim razie mnożąc będziemy mieli 9 razy 1 trzecia to jest 3, 2p, przez 2p się skróci, x razy x mamy x kwadrat, plus, no a teraz będziemy mieli drugi wyraz, 9 razy q przez 2 px. No, odejmując stronami, tak, to nam się skraca, tu nam zostaje minus 9q przez 2p razy x, dodać p. No, tutaj widzimy, że stopień tego wielomianu i stopień tego wielomianu są takie same, w związku z czym można wykonać jeszcze jeden krok dzielenia, czyli teraz mamy, to ma być p, a mamy coś takiego, czyli musimy 2 trzecie px musimy pomnożyć przez 27q, żeby to nam się skróciło i tu będziemy mieli 4p kwadrat. No to w takim razie będziemy mieli tak, tu będziemy mieli minus 9q przez 2px. No a teraz mnożąc jeszcze to wyrażenie razy q, no to q w kwadracie pojawi nam się. To q pojawi nam się w kwadracie, czyli mamy minus 27q kwadrat przez 4p kwadrat. Odejmując stronami, to nam się skróci. Teraz mamy p minus i minus, czyli plus 27q kwadrat przez 4p kwadrat. Możemy to jeszcze doprowadzić do wspólnego mianownika, zapisać za pomocą jednej kreski ułamkowej, czyli będziemy mieli 4p do trzeciej plus 27q kwadrat przez 4p kwadrat. I to jest nasze R2. I to już jest wielomian stały, w związku z czym te informacje wystarczą nam do wyliczenia rugownika, czyli wracamy do naszego wzoru na rugownik, to jest w takim razie tak, 1 przez współczynnik wiodący to jest 1, minus 1 do potęgi 1 druga razy 3 razy 2, czyli do potęgi 3 razy, no ten rugownik f i f', czyli to jest minus 1 razy, no a teraz korzystamy z twierdzenia Euklidesa dla rugownika, czyli to będzie zgodnie z poprzednim wykładem, to jest minus 1 do potęgi iloczyn stopni, czyli stopień f razy stopień f' razy współczynnik wiodący f' do potęgi różnica stopni, stopień f minus stopień tej pierwszej reszty, R1, razy rugownik ze względu na x, f' oraz R1,
czyli to jest dalej równe minus 1, teraz będziemy mieli minus 1 do potęgi 3 razy 2, czyli do 6, razy współczynnik wiodący f' to jest trójka, do potęgi różnica stopni, wielomian f ma stopień 3, wielomian r1 ma stopień 1, czyli do potęgi 3 minus 1, czyli do potęgi drugiej, razy rugownik ze względu na zmienną x, f' i r1. No i ponownie korzystamy z tego samego wzoru, czyli tak, tutaj przepisujemy, mamy minus 1 razy 1 razy 9, czyli łącznie mamy minus 9 razy, no i teraz ponownie będziemy mieli tak, minus 1 do potęgi iloczyn stopni, czyli stopień f' razy stopień r1 razy współczynnik wiodący r1 do potęgi różnica stopni, czyli stopień f' minus stopień r2 razy rugownik, no i tu jest stwierdzenie Euklidesa, będzie rugownik r1 i r2. No dobrze, czyli to jest tak, minus 9, następnie mamy minus 1 do potęgi 2 razy 1, czyli do kwadratu, minus 1 kwadrat, czyli 1, razy współczynnik wiodący r1, r1 jest tutaj, współczynnik wiodący to są 2 trzecie p, czyli 2 trzecie p do potęgi stopień f'. Stopień f' to jest 2, stopień r2, r2 to jest wielomian stały, czyli 0, czyli do kwadratu, razy rugownik ze względu na zmienną x. No i tutaj mamy tak, 2 trzecie px plus q, a tutaj mamy 4 p do trzeciej plus 27 q kwadrat przez 4 p kwadrat. No i pamiętamy z wykładu, pierwszego wykładu na temat rugownika, że jeżeli któraś ze składowych jest stała, a tak jest w tym przypadku, tutaj mamy wielomian stały, no to w takim razie rugownik to jest ta stała do potęgi stopień tego drugiego ze składników, czyli w tym przypadku do pierwszej potęgi. Czyli mamy tak, minus 9 razy minus 1 do kwadratu to jest 1, razy 4 dziewiąte p kwadrat razy, no ta stała, czyli 4 p do trzeciej plus 27 q kwadrat przez 4 p kwadrat do potęgi stopień wielomianu r1, czyli do potęgi pierwszej. No to to jest dalej równe. Dziewiątki nam się skrócą. Tu jest 9, tu jest 9, tu jest 4, tu jest 4, tu jest p kwadrat i tu jest p kwadrat. Łącznie w takim razie zostaje nam minus, minus przed wszystkim, 4 p do trzeciej, no i było plus 27 q kwadrat, czyli minus 27 q kwadrat. I to, co otrzymaliśmy, to jest wyróżnik wielomianu trzeciego stopnia odprężonego wielomianu x do trzeciej plus px plus q. W ten sposób udowodniliśmy pierwsze dwa punkty z tej uwagi. Tutaj mamy wzór na ten szkolny wzór na wyróżnik trójmianu kwadratowego, no i wyprowadziliśmy też wzór na wyróżnik wielomianu odprężonego trzeciego stopnia. W podobny sposób można znaleźć wzór na wyróżnik wielomianu trzeciego stopnia unormowanego, ale nieodprężonego. Można by też policzyć wzór na wyróżnik dowolnego wielomianu trzeciego stopnia, czwartego stopnia. Tutaj mamy wzór dla wielomianu odprężonego czwartego stopnia, wygląda w ten sposób. Dowody tych wzorów pominę. Widzieli Państwo, że jest to dosyć takie rachunkowe, nie ma tutaj żadnych komplikacji merytorycznych, natomiast jest to ewidentnie rachunkowe działanie. My
Te wzory wyprowadzimy w trakcie ćwiczeń do tego przedmiotu, ale już używając komputera, żeby nie rachować tego ręcznie. Proszę Państwa, cechą charakterystyczną wyróżnika, takiego pełnego wzoru na wyróżnik, jest to, że liczba wyrazów w tym wzorze, liczba składników sumy rośnie i to rośnie bardzo gwałtownie. No, dla wyróżnika trójmianu kwadratowego mamy raptem dwa składniki sumy. No, dlatego tego wyróżnika trójmianu kwadratowego się Państwo praktycznie uczycie na pamięć w szkole średniej. No, dla wielomianu trzeciego stopnia ciągle jeszcze dałoby się to zapamiętać, tych składników sumy jest raptem 5. No, dla wielomianu czwartego stopnia mamy już ich 16. Najwyższy stopień wielomianu, najdłuższy wyróżnik, o jakim wiem, że został obliczony, to jest wyróżnik wielomianu 17 stopnia, który ma bagatelka blisko 22 miliardy składowych sumy. Ten wynik, obliczenie tego wyróżnika zostało zademonstrowane w 2013 roku przez japońskiego matematyka Kenji Kimurę, który prezentował ten wynik na konferencji w RISC w Austrii. Prawdopodobnie jest to najdłuższy jawnie obliczony, w pełny sposób symboliczny obliczony wyróżnik, czyli nie dla konkretnego wielomianu, tylko dla wielomianu o współczynnikach od A1 do A17 mamy zamknięty wzór na wyróżnik. Oczywiście taki wzór no niespecjalnie jest praktyczny. Wzór, który ma 22 miliardy składowych sumy, nie jest wzorem praktycznym, także poniekąd ten wynik należy traktować w podobnych kategoriach jak na przykład najdłuższe rozwinięcia liczby pi. Jest to demonstracja, że coś takiego daje się osiągnąć, ale widać tutaj, widać właśnie z tych przykładów, że rozmiar wyróżnika rośnie i to rośnie w sposób wykładniczy wraz ze stopniem wielomianu. Jak pamiętamy ze szkoły średniej, zwracamy uwagę nie tylko na to, czy delta jest zerem, czy nie, ale dla trójmianów kwadratowych zwracaliśmy uwagę też na znak delty. Pamiętamy, że się uczyliśmy w szkole średniej, że jeżeli delta jest dodatnia, to wielomian ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, a jak jest ujemna, no to nie ma pierwiastków rzeczywistych. To się uogólnia na wyróżnik wielomianu dowolnego stopnia. To odpowiednie twierdzenie jest prawdziwe dla wyróżnika dowolnego wielomianu o współczynnikach rzeczywistych. Czyli załóżmy sobie, że f jest wielomianem bezkwadratowym o współczynnikach rzeczywistych. Bezkwadratowym, czyli pamiętamy, że delta jest różna od zera, że to był warunek równoważny. I oznaczmy liczbę pierwiastków rzeczywistych tego wielomianu przez s małe. Wówczas delta, czyli wyróżnik tego trójmianu jest dodatni, wtedy i tylko wtedy, gdy to s małe, ta liczba pierwiastków rzeczywistych, przystaje do stopnia wielomianu modulo 4. Natomiast wyróżnik jest ujemny wtedy i tylko wtedy, gdy ta liczba pierwiastków rzeczywistych przystaje do stopnia wielomianu minus 2 modulo 4. No, udowodnimy to twierdzenie. Załóżmy, że xi1 aż do, powiedzieliśmy, że ma być s tych pierwiastków rzeczywistych, czyli niech xi1 do xis należące do r to będą pierwiastki rzeczywiste. Rzeczywiste wielomianu f. Rzeczywiste wielomianu f. Natomiast, no, pamiętamy z wykładu o pierwiastkach wielomianu, tego pierwszego wykładu o pierwiastkach wielomianu, że skoro mamy wielomian o współczynnikach rzeczywistych, to jego pierwiastki nierzeczywiste są sprzężone z sobą, znaczy wraz z każdym pierwiastkiem nierzeczywistym mamy jego liczba sprzężona do tego pierwiastka też jest pierwiastkiem. Czyli niech teraz dalej zeta1 do, powiedzmy, zeta1 sprzężone i tak dalej, zeta2 sprzężone, aż do jakiegoś zeta sprzężone,
zeta k, zeta k sprzężone, to będą nierzeczywiste pierwiastki wielomianu f, należą do c minus r, są nierzeczywiste pierwiastki f, nierzeczywiste. No i teraz oczywiście, ponieważ to są wszystkie pierwiastki, w związku z czym S, czyli otrzymujemy, że S plus 2 razy K, no to musi być stopień wielomianu F. No i teraz popatrzmy na te różnice pierwiastków. Wyróżnik liczymy za pomocą kwadratów różnic pierwiastków. No to jeżeli weźmiemy dwa pierwiastki rzeczywiste, xi i minus xi j, no to należy do liczb rzeczywistych, mamy różnicę dwóch liczb rzeczywistych, w związku z czym kwadrat tej różnicy jest oczywiście liczbą dodatnią. Xi i minus xi j do kwadratu jest na pewno większe od zera, w związku z czym w żaden sposób nie wpływa na znak wyróżnika, czyli różnice między pierwiastkami rzeczywistymi nie wpływają na znak wyróżnika. Teraz popatrzmy na różnicę między dwoma sprzężonymi pierwiastkami nierzeczywistymi. No, w związku z czym zeta i minus zeta i sprzężone, no to jest oczywiście równe 2 razy część urojona, 2 razy i razy część urojona zety i. No w takim razie kwadrat będzie liczbą ujemną, czyli zeta i odjąć zeta i sprzężone, jak to podniesiemy do kwadratu, no to to jest równe minus 1 razy liczba dodatnia, minus 1 razy 4 razy kwadrat części urojonej. W każdym razie jest to na pewno liczba ujemna. No to teraz pozostało jeszcze rozważyć inne różnice. No, mamy jeszcze dwa przypadki do rozważenia. Rozważmy pierwiastek rzeczywisty odjąć pierwiastek urojony. No to, ale ponieważ pierwiastek rzeczywisty odjąć pierwiastek nierzeczywisty, ale ponieważ te pierwiastki nierzeczywiste są w parach sprzężonych, no to policzmy od razu iloczyn dwóch takich wyrażeń. W związku z czym policzmy, ile to będzie xi i minus zeta j razy xi i minus zeta j sprzężone. Minus zeta j sprzężone. No, to jest równe. No, możemy to w takim razie rozbić na część rzeczywistą i część urojoną zety. Czyli to będziemy mieli tak. Xi i minus część rzeczywista zety j odjąć i razy część urojona zety j. No a w drugim nawiasie będziemy mieli xi i minus część rzeczywista zety j dodać i razy część urojona zety j. Ponieważ tu mieliśmy sprzężenie, więc zmieniliśmy na znak części urojonej. No to teraz, skorzystając ze wzoru skróconego mnożenia, dostaniemy różnicę kwadratów, czyli dostaniemy xi i minus część rzeczywista zeta j do kwadratu. Teraz mamy minus i kwadrat, czyli plus część urojona zeta j do kwadratu, no to oczywiście też jest liczbą większą od zera. No to jest suma kwadratów liczb rzeczywistych. No i ostatni przypadek, trzeba rozważyć różnicę dwóch różnych pierwiastków urojonych. To jest najbardziej pracochłonny fragment.
ale nie różni się znacząco od tego poprzedniego. Czyli teraz mamy tak. Teraz bierzemy zeta i minus zeta j, no ale ponieważ zety są w parach sprzężonych, no to od razu rozważmy też pozostałe trzy nawiasy, które tutaj się pojawią, to jest zeta i minus zeta j sprzężone, zeta i sprzężone minus zeta j, no i w końcu zeta j minus zeta i sprzężone minus zeta j sprzężone. Zeta i sprzężone minus zeta j sprzężone. Żeby to napisać w sposób czytelniejszy, ja wprowadzę pomocnicze oznaczenia. Przez a oznaczymy sobie część rzeczywistą zety i. Przez b oznaczymy sobie część urojoną zety i. Przez a duże oznaczymy sobie część rzeczywistą zety j, a przez b oznaczymy sobie część urojoną zety j. Takie pomocnicze oznaczenia tutaj wprowadzimy. W związku z czym nasz iloczyn czterech nawiasów możemy napisać w ten sposób, że to jest a plus b razy i, odjąć a, odjąć b razy i. Teraz w następnym nawiasie mamy a plus b razy i, odjąć a, dodać b razy i. W kolejnym nawiasie jest a minus b razy i, odjąć a, odjąć b razy i. No i w ostatnim nawiasie będziemy mieli a minus b razy i, odjąć a, dodać b razy i. No i teraz grupujemy odpowiednie nawiasy ze sobą, ogrupujemy odpowiednie wyrażenia ze sobą, części rzeczywiste, części urojone. Czyli mamy tak, a minus a, w pierwszym nawiasie dodać i razy b minus b. W drugim nawiasie mamy a minus a, dodać i razy b dodać b. W trzecim mamy a minus a, odjąć i razy b dodać b. I w ostatnim nawiasie mamy a minus a, odjąć i razy b minus b. No i teraz pogrupujemy te nawiasy łącznie. A minus a i b minus b to jest ten nawias i ten nawias, natomiast a minus a i b plus b to jest ten nawias i ten nawias. No i skorzystamy ze wzorów skróconego mnożenia po raz kolejny, czyli otrzymujemy następujący wzór, to jest a minus a, odjąć i kwadrat, czyli dodać, to jest do kwadratu, dodać b minus b do kwadratu. To jest, są te żółte nawiasy. No i teraz to samo robimy dla tych czerwonych nawiasów. To jest a minus a do kwadratu. I znowuż dodać, ponieważ mamy i kwadrat, b plus b do kwadratu. B plus b na kwadratu, czyli w każdym nawiasie mamy sumę kwadratów liczb rzeczywistych, czyli każdy z nawiasów jest dodatni, czyli łącznie iloczyn jest liczbą dodatnią. Jeżeli zatem przyjrzymy się tym wszystkim
przypadkom czterem, które tutaj rozważyliśmy, to jedyny przypadek, w którym pojawiła nam się liczba ujemna, to był ten przypadek. To był przypadek, kiedy odjęliśmy od siebie dwa sprzężone ze sobą pierwiastki nierzeczywiste wielomianu. W końcu, jeżeli sobie teraz przypomnimy, to w definicji wyróżnika mamy jeszcze jeden czynnik, a mianowicie mamy współczynnik wiodący f-a do potęgi 2n minus 2. No ale to na pewno jest liczba dodatnia, bo wieloman ma współczynniki rzeczywiste, w związku z czym mamy liczbę rzeczywistą do parzystej czystej potęgi. Czyli jeżeli rozważymy te wszystkie przypadki, które nam się tutaj pojawiły, rozpatrzymy te wszystkie przypadki. Raz, dwa, trzy, cztery przypadki pierwiastków. To wynika z tego, że znak wyróżnika jest równy znakowi tej części odpowiadającej za iloczyny różnic pierwiastków sprzężonych, czyli zeta j minus zeta j sprzężone do kwadratu, no po j równych od 1 aż do k, bo wszystkie pozostałe składniki w tym wzorze na wyróżnik były dodatnie. No ale to zgodnie z tym, co obliczyliśmy, to jest minus 1 do potęgi k tej. Czyli z tego wynika, że natychmiast tego otrzymujemy, że delta f jest większa od zera wtedy i tylko wtedy, delta f jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy k jest liczbą parzystą. No ale pamiętamy, że k to jest liczba par nierzeczywistych pierwiastków. Mamy, wcześniej pokazaliśmy, że s plus 2k to jest stopień wielomianu. W związku z czym z tych dwóch przesłanek wynika, że delta jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy no 2k, jeżeli k jest parzyste, to 2k jest w takim razie podzielne przez 4, czyli s minus stopień f jest wielokrotnością czwórki, jest podzielne przez 4, czyli to jest równoważne, jest nawet równoważne wszędzie temu, że s przystaje do stopnia f modulo 4. No natomiast delta jest ujemna, delta f jest mniejsza od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy k należy do 1 plus 2z, no w związku z czym to jest równoważne temu, że no teraz podstawiając miejsce 2k liczbę nieparzystą, dostaniemy 2 plus liczba parzysta, czyli czwórka dzieli s plus 2 minus stopień f, no czyli to jest równoważne temu, że s przystaje do 2 plus stopień f modulo 4. I to kończy dowód naszego twierdzenia. Pokazaliśmy tą uwagę, która uogólnia znany nam fakt dotyczący trójmiaru kwadratowego. No, możemy stąd wyciągnąć wniosek. To jest dokładnie to, co znamy ze szkoły. Widzimy, że faktycznie teraz widzimy, że ta uwaga, którą przed chwilą dowodniliśmy, jest naturalnym uogólnieniem tego faktu, którego znamy ze szkoły, czyli delta jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy f posiada dwa różne pierwiastki rzeczywiste. Delta jest równa 0 wtedy i tylko wtedy, gdy f ma pierwiastek podwójny. No ale pamiętamy, że pierwiastki są zawsze sprzężone. W związku z czym, jeżeli jeden pierwiastek jest podwójny, to sprzężony do niego też musi być pierwiastkiem, no ale f ma tylko dwa pierwiastki. W związku z czym ten pierwiastek musi być rzeczywisty, musi być sprzężony sam z sobą.
czyli musi być liczbą rzeczywistą. No i delta jest ujemna, jeżeli f ma dwa zespolone, sprzężone pierwiastki nierzeczywiste. No ale tą uwagę możemy stosować nie tylko dla wielomianów stopnia 2, to co już wiedzieliśmy. Możemy też stosować dla wielomianów wyższych stopni, na przykład dla wielomianów stopnia 3 dostajemy bardzo podobne kryterium, a mianowicie delta jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy f ma trzy różne pierwiastki rzeczywiste. No dlaczego? No bo liczba pierwiastków musi przystawać do, liczba pierwiastków rzeczywistych musi przystawać do stopnia f modulo 4, no ale pierwiastków rzeczywistych są co najwyżej 3, stopień jest 3, no to jedyna możliwość to jest, że mamy s równe 3, 3 pierwiastki rzeczywiste. Delta jest równa 0 wtedy i tylko wtedy, gdy f ma pierwiastek wielokrotny, no i tu nie jesteśmy w stanie za pomocą samego wyróżnika rozstrzygnąć, czy to jest pierwiastek potrójny, czy to jest pierwiastek jeden podwójny i jeden pojedynczy, czy jakiś pierwiastek wielokrotny. Może być jeden potrójny, a może być jeden podwójny i jeden pojedynczy. No i delta jest ujemna wtedy i tylko wtedy, gdy f ma tylko jeden pierwiastek rzeczywisty, no i dwa sprzężone pierwiastki nierzeczywiste. Znowuż wynika to z poprzedniej uwagi. No, liczba pierwiastków rzeczywistych musi plus 2 musi przystawać do stopnia wielomianu, no ale stopień wielomianu wynosi 3, w związku z czym to s musi być jedynką. Pokażemy teraz kilka dalszych własności wyróżnika. Wyróżnik nie jest multiplikatywny, natomiast okazuje się, że da się łatwo napisać wzór na wyróżnik iloczynu, to jest wyróżnik każdego z tych czynników, iloczyn wyróżników tych poszczególnych czynników razy kwadrat rugownika tych dwóch wielomianów. No, pokażmy dowód tego faktu. Znowu, tak jak poprzednio, niech xi i to będą pierwiastki f-a, xi i xi 1 do xi powiedzmy m to będą pierwiastki f, pierwiastki f-a. A zeta 1 do zeta n to będą pierwiastki g. No to w takim razie ich suma mnogościowa tworzy zbiór pierwiastków f razy g. No to z definicji wyróżnika możemy napisać w ten sposób. Wyróżnik iloczynu, no to jest współczynnik wiodący iloczynu, ale to jest iloczyn współczynników wiodących, czyli to jest powiedzmy jakieś fm razy gn do potęgi 2 razy stopień iloczynu, ale stopień iloczynu to jest suma stopni poszczególnych wielomianów, 2m plus n minus 2, razy iloczyn po wszystkich możliwych różnicach pierwiastków, no ale ten iloczyn po wszystkich możliwych różnicach pierwiastków napiszmy oddzielnie w ten sposób, że to są różnice xi minus xi j do kwadratu, oddzielnie napiszmy różnice zeta i minus zeta j do kwadratu, zeta j do kwadratu, a oddzielnie napiszmy sobie iloczyny takie mieszane xi i minus zeta j. Minus zeta j do kwadratu. No to w takim razie możemy to rozbić. Połączymy odpowiednio te iloczyny, czyli możemy napisać, że to jest tak. Fm do potęgi 2m minus 2 razy iloczyn xi minus xi j do kwadratu. To jest pierwszy nawias. Teraz drugi nawias to będzie gn do potęgi 2n minus 2 razy iloczyn, gdzie tu będziemy mieli zety, skorzystamy z łączności mnożenia, zeta i minus zeta j do kwadratu. No i trzeci nawias to jest to, co pozostało, czyli do tej pory tutaj wykorzystaliśmy 2m f-ów, 2m minus 2, no to zostało jeszcze nam n f-ów, czyli zostało nam fm do potęgi n tej. Z gn-ów
do tej, przepraszam, do 2n-ów. To samo z g, gn zostało nam do potęgi 2m, razy iloczyn, no i ten trzeci iloczyn różnic pierwiastków, xi minus zj też do kwadratu. No i widzimy teraz, że ten pierwszy nawias to jest wyróżnik f-a, ten drugi nawias to jest wyróżnik g, a ten trzeci nawias to jest wprost z definicji rugownik wielomianów f. G w kwadracie. No i w ten sposób udowodniliśmy naszą uwagę. Kolejna uwaga, którą udowodnimy, dotyczy wielomianu odwrotnego. Przypomnijmy, że jeżeli odwrócimy kolejność współczynników wielomianu, to jest to samo, co gdybyśmy wzięli x do m tej razy odwrotność zmiennej razy f od 1 przez x. No i kolejna uwaga mówi tyle, że o ile tylko wielomian, współczynnik, wyraz wolny wielomianu jest niezerowy, czyli, nie, czyli stopień wielomianu odwrotnego będzie taki sam jak stopień wielomianu, to jeżeli tylko ten wyraz wolny jest niezerowy, to wyróżnik wielomianu i wyróżnik wielomianu odwrotnego są takie same. Znowuż, dowód nie jest specjalnie skomplikowany. Tak jak we wszystkich poprzednich dowodach, przyjmijmy, że xi1 aż do xim to są wszystkie pierwiastki wielomianu f. Jak zwykle, tą samą konwencję dotyczącą pierwiastków wielokrotnych przyjmujemy co zawsze. No i pamiętamy, że zgodnie z naszym założeniem, zgodnie z naszą obserwacją dotyczącą wielomianu odwrotnego, w takim razie odwrotności tych pierwiastków są pierwiastkami wielomianu odwrotnego, ponieważ założyliśmy, że współczynnik wolny, wyraz wolny jest niezerowy, w związku z czym oba wielomiany mają ten sam stopień, czyli to są pierwiastki wielomianu ref f, pamiętamy, że to powstało przez odwrócenie stopnia, no to w takim razie możemy policzyć wprost z definicji nasz wyróżnik, a mianowicie tak, wyróżnik wielomianu f, ref f, wyróżnik wielomianu ref f, no to wprost z definicji to jest f0 do potęgi 2m minus 2 razy, no i tutaj będzie iloczyn po wszystkich możliwych i jotach, 1 przez xi minus 1 przez xij do kwadratu, oczywiście po i mniejszych od jota, no ale to możemy dalej napisać w ten sposób, że to jest f0 do potęgi 2m minus 2 razy iloczyn, teraz tą różnicę sprowadzamy do wspólnego mianownika, xij minus xi przez xi razy xij, wszystko do kwadratu. Rozpiszmy sobie teraz to, co tutaj mamy, czyli mamy tak, f0 do potęgi 2m minus 2 razy iloczyn, ten iloczyn napiszmy już w postaci, ten ułamek już napiszmy oddzielnie, czyli będziemy mieli tak, w liczniku iloczyn po i mniejszych od jota minus 1 do kwadratu razy xi minus xij do kwadratu, a w mianowniku popatrzmy, każdy współczynnik mianownika występuje wraz z każdym innym od niego. Czyli to jest iloczyn, użyjmy innego indeksu, żeby się nam te indeksy nie myliły. To będzie xi k, to będzie k, iloczyn po k, xi k do potęgi, no m minus 1 razy wystąpi każdy z nich, no ale jeszcze mamy ten kwadrat wokół wszystkiego, czyli 2 razy m minus 1. No to teraz jak to
rozłożymy, no to będziemy mieli tak, f0 do potęgi 2m minus 2 przez, teraz będziemy mieli iloczyn po wszystkich k ksi k do potęgi 2m minus 2 razy iloczyn po i mniejszych od j, no minus 1 do kwadratu to jest 1, w związku z czym zostaje ksi i minus ksi j do kwadratu, to jest dalej równe. No a teraz korzystamy ze wzoru wiety. Iloczyn wszystkich pierwiastków to jest f0 przez, przez fn, jeszcze razy minus 1 do odpowiedniej potęgi, w związku z czym mamy tak, f0 przez minus 1 do potęgi m tej razy f0 przez fm, ten minus 1 i tak nam się skasuje, do potęgi 2m minus 2 razy ten iloczyn, który tu mamy, po i mniejszych od j, ksi i minus ksi j do kwadratu. No ale teraz tutaj f0, f0 tutaj i f0 tutaj nam się skraca. Parzysta potęga minus jedynki to jest jedynka. Zostaje fm razy iloczyn fm do potęgi 2m minus 2 razy iloczyn po i mniejszych od j ksi i minus ksi j do kwadratu. No ale to jest wprost z definicji wyróżnik naszego wielomianu f. I to kończy dowód. Uwagi. Przejdźmy teraz do drugiej części naszego dzisiejszego wykładu, do macierzy van der Monde. Załóżmy to, pozornie zmieniamy temat, ale tak naprawdę za chwilę przekonamy się, że jesteśmy dokładnie w tym samym temacie, co przed chwilą. Załóżmy, że pewne A1 do AN będą ustalonymi elementami jakiegoś ciała bądź pierścienia, to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Macierz kwadratową tej postaci, którą widzimy na ekranie, czyli w pierwszej kolumnie są jedynki, czyli w AI do zerowej potęgi, w drugiej kolumnie są AI do potęgi pierwszej, w trzeciej do potęgi drugiej i tak dalej, aż w ostatniej kolumnie do potęgi N minus pierwszej, tak żeby to była macierz kwadratowa. Taką macierz nazywamy macierzą van der Monde stowarzyszoną z elementami A1 do AN. To, co dla nas będzie istotne, to wzór na wyznacznik macierzy van der Monde. Ten wzór, ten twierdzenie van der Monde poprzedzimy następującym lematem. Okazuje się, że wyznacznik macierzy van der Monde stowarzyszonej z elementami A1 do AN można zapisać za pomocą wyznacznika macierzy van der Monde elementów A1 do AN-1 razy taki iloczyn AN minus każdy AI. No, udowodnimy ten lemat. Mamy policzyć wyznacznik takiej macierzy. Możemy wykonywać operacje elementarne na wierszach i kolumnach tej macierzy, w związku z czym my od każdego wiersza odejmiemy AN razy wiersz bezpośrednio go poprzedzający. Od każdej kolumny odejmiemy AN razy kolumnę bezpośrednio ją poprzedzającą, czyli minus an razy, no to dostajemy w takim razie wyznacznik następującej macierzy. No w pierwszej kolumnie nie zmieniamy, czyli tutaj jak były jedynki, tak są jedynki. Teraz w drugiej kolumnie będziemy mieli a1 minus an, a2 minus an i tak dalej, w ostatnim wierszu będziemy mieli an minus an. Teraz w drugiej, w trzeciej kolumnie będziemy mieli od a1 kwadrat odejmujemy a1 razy an, czyli możemy tu napisać, że to jest a1 razy a1 minus an. Potem będziemy mieli a2 razy a2 minus an i tak dalej, w ostatnim wierszu będziemy mieli an razy an minus an. No i tak dalej, w każdej kolumnie wykonujemy dokładnie tą samą operację elementarną.
W ostatniej kolumnie będziemy mieli A1 do potęgi N minus drugiej razy A1 minus AN. A1 minus AN. Potem będziemy mieli A2 do potęgi N minus drugiej razy A2 minus AN. I tak dalej, i tak dalej. W ostatnim wierszu będziemy mieli AN do potęgi N minus drugiej razy AN minus AN. No, widzimy, że tutaj wszystkie te wyrazy to są zera. Mamy AN minus AN. W związku z czym nasza macierz przyjmuje postać. To jest wyznacznik. W pierwszej kolumnie mamy same jedynki. W drugiej kolumnie mamy AI minus AN. A w ostatnim wierszu mamy 0. I tak dalej, i tak dalej. Ostatni wiersz składa się z zer. Tu mamy AN minus 1 do potęgi N minus 2 razy AN minus 1 minus AN. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będziemy mieli A1 do potęgi N minus 2 razy A1 minus AN. Teraz możemy skorzystać z rozwinięcia Laplace'a względem ostatniego wiersza. Korzystamy z rozwinięcia Laplace'a. To jest jedynka razy minus 1 do potęgi. Pierwszy wiersz, pierwsza kolumna, n-ty wiersz, razy, no, wyznacznik macierzy tej, która pozostała. Tu będziemy mieli tak, a1 minus an, aż do an minus 1 odjąć an. I tak dalej, a1 do potęgi n minus drugiej razy a1 minus an. I tak dalej, tu będzie an minus 1 do potęgi n minus drugiej razy an minus 1 odjąć an. Teraz każdego wiersza tej macierzy możemy wyjąć odpowiedni czynnik, czyli z pierwszego wiersza wyciągamy, czyli tam mam minus 1 do potęgi n plus 1, to się nie zmieniło. Teraz z pierwszego wiersza wyciągamy a1 odjąć an. a1 odjąć an. Z drugiego wiersza wyciągamy a2 odjąć an. I tak dalej, z ostatniego wiersza wyciągamy an minus 1 odjąć an razy, no, wyznacznik tej macierzy, która nam pozostała, to będą jedynki w pierwszej kolumnie, w drugiej kolumnie będziemy mieli a1 aż do an minus 1 i w ostatniej kolumnie będziemy mieli a1 do potęgi n minus drugiej aż do a n minus 1 do potęgi n minus drugiej. No ale teraz, jak na to popatrzymy, to teraz, jeżeli zmienimy znak w każdym nawiasie, to będziemy mieli tak, mamy minus 1 do potęgi n plus 1, teraz mamy n minus 1 nawiasów, czyli minus 1 do potęgi n minus pierwszej, razy iloczyn a n minus a i, po i mniejszych od n, razy, a to, co nam zostało, to jest wyznacznik macierzy Mandermonda dla elementu stowarzyszonej z elementami od a1 do an minus 1, minus 1 do n minus pierwszej, minus 1 do n plus pierwszej, łącznie daje jedynkę. No i to kończy dowód lematu. Pokazaliśmy tezę. Skoro mamy ten lemat, to możemy teraz wyprowadzić wzór na wyznacznik macierzy Mandermonda.
Wyznacznik macierzy Mandelmonda to jest iloczyn różnic elementów tych AI oraz AJ po wszystkich i AJ minus AI po wszystkich i mniejszych od J. Dobrze, pokażemy dowód tego twierdzenia na podstawie poprzedniego lematu. Dowód jest bardzo prosty. Dowód poprowadzimy indukcyjnie względem wymiaru macierzy. No, dla n równego 1 to tam nie ma w ogóle czego dowodzić. No, formalnie udowodnimy to dla n równego 2. Dla n równego 2 mamy w takim razie tak, wyznacznik macierzy Mandelmonda stowarzyszony z dwoma elementami, czyli 1, 1, a 1, a 2. No ale wprost wiemy, jak się liczy wyznacznik, to jest a 2 odjąć a 1. No to jest teza, którą chcieliśmy pokazać, czyli pierwszy początek indukcji zachodzi. No to teraz załóżmy, że tezę dla liczb dla n minus 1 i pokażemy stąd, że zachodzi dla n. W takim razie policzmy wyznacznik macierzy Mandelmonda v od a1 aż do an. Zgodnie z lematem, tutaj skorzystamy z lematu, który przed chwilą udowodniliśmy, tutaj jest lemat, to jest wyznacznik macierzy Mandelmonda a1 aż do an-1 razy iloczyn an-ai po i mniejszych od n. No ale teraz z założenia indukcyjnego, teraz założenie indukcyjne mówi, że ten wyznacznik, który tutaj mamy, można rozbić zgodnie jako iloczyn po wszystkich i mniejszych od j, bo i mniejszych od j, a j minus a i. Także tutaj nawiasy dopiszmy, żeby było widać, co jest wewnątrz iloczynu, razy iloczyn po i mniejszych od n, a n minus ai, no ale widzimy, że ten iloczyn to jest po prostu iloczyn teraz. Tu mamy do, tutaj te j są mniejsze od n, a tutaj mamy ten j równy n, czyli to jest iloczyn po wszystkich i mniejszych od j, mniejszych bądź równych od n, a j minus ai, czyli to jest dokładnie teza. To jest dokładnie teza naszego twierdzenia. Pokazaliśmy zatem wzór na wyznacznik macierzy Mandelmonda. Natychmiastowy wniosek, jaki stąd płynie, to jest nowy wzór na wyróżnik, niespecjalnie, żeby w zasadzie przeformułowanie, bardziej przeformułowanie definicji wyróżnika. Jeżeli xi1 do xin są wszystkimi pierwiastkami wielomianu f, to wyróżnik to jest kwadrat macierzy, kwadrat wyznacznika Mandelmonda, tych pierwiastków, no razy ten sam współczynnik, który tam był, czyli współczynnik wiodący do potęgi 2 razy stopień fa minus 2. Przejdźmy teraz do trzeciej, ostatniej części dzisiejszego wykładu, do odległości między pierwiastkami wielomianu. Myśmy na wcześniejszych wykładach zajmowali się oszacowaniem pierwiastków, izolacją pierwiastków. Teraz przechodzimy do znajdowania, szacowania odległości między pierwiastkami. Czyli jeżeli xi1 do xin są wszystkimi pierwiastkami zadanego wielomianu f, to przez sep f oznaczamy najmniejszą odległość dwóch pierwiastków, dwóch różnych pierwiastków. A przynajmniej dwóch pierwiastków, no jeżeli wielomian byłby bezkwadratowy, to różnych, a jeżeli nie jest bezkwadratowy, no o różnych. Jak nie jest bezkwadratowy, to oczywiście sep f jest zerem, w związku z czym rozważać to ma sens tylko dla wielomianów bezkwadratowych. I teraz chcemy oszacować, jak blisko siebie mogą leżeć pierwiastki.
Ten problem ma oczywiście wiele zastosowań, na przykład przy izolacji pierwiastków. Jeżeli wiemy z góry, jak blisko siebie mogą leżeć pierwiastki, to jeżeli mamy przedział o długości mniejszej niż set F, to wiemy, że w takim przedziale może być co najwyżej jeden pierwiastek. No nie trzeba tych pierwiastków wtedy zliczać w tym przedziale. Wiemy, że jest albo 0, albo jeden pierwiastek. Możemy użyć jakichś tam, powiedzmy, narzędzi typu różnica. Znaczy sprawdzenie znaków na końcach przedziału, żeby wiedzieć, czy jest pierwiastek, czy go nie ma. Także tak, chociażby dla izolacji pierwiastków, to znajomość minimalnej odległości pierwiastków jest znacząca. Ten problem jest jednak dużo bardziej złożony, dużo bardziej skomplikowany niż szacowanie pierwiastków, mimo że w sumie to jest dosyć podobny sposób się go wyraża. Ale w tej chwili mamy już dosyć dużo narzędzi opracowanych, które możemy zastosować właśnie do szacowania odległości pierwiastków, oczywiście bez wyznaczania samych pierwiastków. Podstawowe twierdzenie jest następujące. Jeżeli mamy wielomian stopnia, no co najmniej dwa, żeby co najmniej dwa pierwiastki istniały, to tworzymy taki wielomian H, który jest radykałem ilorazu rugownika wielomianów fy minus f i fy, gdzie y jest nową dodatkową zmienną. Ten rugownik dzielimy przez x do n i przez x do potęgi liczba pierwiastków, czy stopień wielomianu, i liczymy radykał z takiego wyrażenia. I tak skonstruowany wielomian, oczywiście on ma współczynniki zespolone, i twierdzimy, że ten wielomian jest po pierwsze wielomianem parzystym, czyli h od x jest równe h od minus x, że jest wielomianem bezkwadratowym, no to jest oczywiste, ponieważ policzyliśmy radykał, w związku z czym ta teza jest trywialna. Oraz ta najważniejsza teza, że pierwiastki h to są dokładnie różnice różnych pierwiastków wielomianu f. Czyli jak mamy pierwiastki x, jeżeli h jest h od xi i minus xi j jest równe 0, wtedy tylko wtedy, gdy xi i xi j są pierwiastkami wielomianu f. Dowód tego twierdzenia. No, z założenia, ponieważ xi 1 do xi n to są wszystkie pierwiastki wielomianu f, no to wielomian f nad ciałem liczb zespolonych możemy napisać w postaci iloczynu wielomianów liniowych, to jest współczynnik wiodący wielomianu f razy iloczyn po i mniejszych bądź równych od n x minus xi. No to jeżeli w miejsce w zmiennej x podstawimy teraz y minus x, no to wielomian f od y minus x, gdzie y jest nową zmienną, ma postać współczynnik wiodący f-a razy iloczyn po i mniejszych bądź równych od n-a. No i teraz miejsce x ts-a podstawiamy y minus x, czyli będzie to y minus x plus xi i po wszystkich możliwych i. Zatem mamy tak, pierwiastki wielomianu f od y, powiedzmy, to są xi 1 aż do xi n, natomiast pierwiastki wielomianu f od y minus x, no to z tej postaci iloczynowej, no to są elementy postaci x plus xi 1 aż do x plus xi n. No to w związku z czym możemy już policzyć rugownik, oznaczmy sobie go przez r, powiedzmy. To będzie ten rugownik, który mamy w nawiasie, rugownik f od y minus x, fy. No to wprost z definicji rugownika, to jest współczynnik wiodący tego wielomianu po lewej stronie, do stopień tego wielomianu drugiego, to jest n, razy współczynnik wielomianu tego po prawej stronie, ale to jest dokładnie ten sam współczynnik wiodący, razy stopień tego wielomianu po lewej stronie, ale to znowuż n, czyli łącznie mamy do potęgi 2n,
razy iloczyn po wszystkich możliwych pierwiastkach, po wszystkich możliwych i, j. No i teraz pierwiastki jednego wielomianu i pierwiastki drugiego, czyli to jest x minus jakieś xi i minus xi j. Czyli mamy wyrażenie tej postaci. No zauważmy, że tutaj dla i równego j to będzie 0. To będzie 0 dla i równego j, czyli mamy n takich zer, w związku z czym mamy tutaj w tym iloczynie mamy n czynników równych x. Te n czynników możemy napisać przed iloczynem, czyli mamy współczynnik wiodący f do potęgi 2n razy x do potęgi n tej razy iloczyn teraz po i różnych od j, x minus xi i minus xi j. Z tego, co udowodniliśmy powyżej, wynika natychmiast, że x do potęgi n tej dzieli wielomian r, czyli mamy tą fragment tezy, który nas interesował, czyli faktycznie w definicji wielomianu g możemy to dzielenie zastosować. Teraz przejdźmy dalej. Popatrzmy, czym są pierwiastki wielomianu r. No, r od jakiegoś delta jest równe 0, wtedy i tylko wtedy. No a teraz powyżej, tutaj w tym miejscu mamy wielomian r rozłożony na czynniki liniowe, czyli automatycznie z tego wynika, że w takim razie istnieje jakiś i różne od j, że delta jest równa xi i minus xi j. Czyli mamy udowodnioną tą główną część tezy. Natomiast to, co nam pozostało, czyli parzystość i bezkwadratowość. No te rzeczy są oczywiście trywialne, to wprost z definicji wielomianu, dlatego że no jak skoro bierzemy w tym wielomianie h, bierzemy ten wielomian h, to jest radykał r przez, tu jeszcze powinienem był napisać 1 przez x dalej, skoro ten wielomian h to jest radykał tego wielomianu 1 przez x do n razy r, no to w sposób oczywisty jest wielomian jako radykał jest oczywiście bezkwadratowy, także automatycznie dostajemy stąd resztę naszej tezy i to w ten sposób udowodniliśmy nasze twierdzenie. Pokazaliśmy, że wielomian h, że pierwiastki wielomianu h to są dokładnie różnice pierwiastków wielomianu f. Z tego twierdzenia mamy natychmiastowy wniosek. Jeżeli f jest wielomianem, h jest skonstruowany tak jak w poprzednim twierdzeniu, to używając którejkolwiek z metod szacowania pierwiastków wielomianu h, będziemy mieli oszacowanie górne na pierwiastki wielomianu h. No, nas interesuje oszacowanie dolne odległości pierwiastków. No to zamiast wielomianu h weźmy sobie wielomian odwrotny do h, wielomian ref h. W takim razie i znajdźmy oszacowanie górne wartości bezwzględnej pierwiastków wielomianu ref h. To oszacowanie górne, no teraz jeżeli weźmiemy odwrotność tego oszacowania, czyli jeżeli m jest takim oszacowaniem górnym wartości bezwzględnej pierwiastków wielomianu ref h, no to 1 przez m jest oszacowaniem dolnym dla wartości bezwzględnej niezerowych pierwiastków wielomianu h, no ale wartości bezwzględne niezerowych pierwiastków wielomianu h to są odległości pierwiastków wielomianu f. W związku z czym 1 przez m jest właśnie stanowi oszacowanie dolne dla tej wartości sep f, dla odległości pierwiastków wielomianu f.
mamy w ten sposób skonstruowaną, efektywną, no dosyć efektywną, powiedzmy, metodę szacowania odległości pierwiastków wielomianu, podanego wielomianu. Wadą tej metody jest jej czasochłonność. No musimy obliczyć rugownik tych dwóch wielomianów i to wielomianów o współczynnikach symbolicznych. Pamiętamy, że w tym poprzednim twierdzeniu dołączyliśmy dodatkową zmienną y, czyli nie operowaliśmy po prostu w pierścieniu współczynniku wielomianu f, tylko pracowaliśmy w pierścieniu wielomianów nad pierścieniem współczynników wielomianów mianu f. No, takie operacje, takie działania może być dosyć czasochłonne. Dlatego naszym kolejnym krokiem jest uniezależnienie się od rugownika w tym szacunku i znalezienie jakiegoś oszacowania, które będzie no może nie tak dobre jak to, które tutaj mamy, natomiast łatwiejsze do obliczenia, prostsze, szybsze. W tym celu przypomnijmy, że pojęcie normy 1 w przestrzeni Rn, czy tam w przestrzeni Cn, no Rn powiedzmy w tym przypadku, skoro wieloma mamy o współczynnikach rzeczywistych, to norma 1 to jest po prostu suma wartości bezwzględnych współrzędnych wektora. No, stosujemy ją dla wektora współczynników wielomianu, no i oznaczamy sobie po prostu norma wielomianu, to jest suma wartości bezwzględnych jego współczynników. Wprowadzamy jeszcze drugie pojęcie, tak zwaną miarę Malera. Miara Malera to jest iloczyn wartości bezwzględnych wszystkich pierwiastków wielomianu, które leżą poza kołem jednostkowym, razy wartość bezwzględna współczynnika wiodącego. Takie wyrażenie, taką wartość nazywamy miarą Malera. Lemmat Landaua-Malera mówi tyle, że jeżeli mamy wielomian no nietrywialny, stopnia niestały, stopnia większego od zera, to zawsze miara Malera jest oszacowana z góry przez normę 1 współczynników tego wielomianu. Dowód tego lematu no, opiera się o narzędzia, których no, nie wprowadziliśmy na tym wykładzie, równanie Jensena, w związku z czym no, dowód pomijamy. Przejdziemy natomiast do głównego twierdzenia, ostatniego już twierdzenia w dzisiejszym wykładzie, twierdzenia Malera, które mówi tyle, że jeżeli mamy wielomian bezkwadratowy, stopnia co najmniej 2, żebyśmy mieli co najmniej 2 pierwiastki, wówczas ten step f, czyli odległość, minimalną odległość między pierwiastkami tego wielomianu, daje się oszacować z dołu przez takie wyrażenie: pierwiastek z 3 razy wartość bezwzględna z wyróżnika dzielona przez n do potęgi n pół przez 2 razy n minus pierwsza potęga normy 1 z tego wielomianu, czy z wektora współczynników tego wielomianu. Dowód tego twierdzenia Malera wymaga następującego lematu, tak zwanej nierówności Hadamarda, która no jest w zasadzie tematycznie bardziej podpada pod wykład czwarty. No nie zrobiliśmy jej na wykładzie czwartym, ale ona tam się mieści tematycznie, dlatego że nierówność Hadamarda tak naprawdę mówi o wyznaczniku macierzy. Załóżmy, że mamy pewną macierz kwadratową wymiaru n na m. Kolumny tej macierzy oznaczmy sobie przez m1 do mn, do mm. Wówczas wyznacznik, wartość bezwzględną z wyznacznika tej macierzy można oszacować z góry przez iloczyn norm kolejnych kolumn. Tutaj jedną rzeczą muszę zwrócić uwagę, teraz widzę, że nie zanotowałem tego w sposób odpowiednio czytelny. W przeciwieństwie do poprzedniego w tym twierdzenia, w tym miejscu mamy do czynienia z normą euklidesową, a nie z normą 1. Tu jest norma euklidesowa.
Na to należy zwrócić uwagę, że to nie jest norma 1, tak jak w poprzednim twierdzeniu, tylko norma Euklidesowa. Dowód tego lematu również pominiemy. Dowód można znaleźć albo w skrypcie, tam jest oparty o rozkład macierzy, którego nie robiliśmy, w związku z czym dlatego go pominąłem na dowodzie. Ewentualnie alternatywny dowód można znaleźć w Wikipedii, tam jest oparty o nierówność między średnimi. Przejdźmy do twierdzenia, już do dowodu właściwego twierdzenia Mahlera. Wprowadźmy pewne oznaczenia, niech xi oraz zeta będą liczbami, będą należące do liczb zespolonych, będą pierwiastkami wielomianu f, tymi, które realizują minimum, czyli pierwiastki wielomianu f takie, że sep f jest równe wartości bezwzględnej xi minus zeta. To są te dwa najbliższe sobie pierwiastki. Bez straty ogólności, no te pierwiastki, oczywiście to wyrażenie jest symetryczne względem xi i zeta. Możemy sobie założyć, że to xi ma większą wartość bezwzględną, czyli że wartość bezwzględna z xi jest większa bądź równa od wartości bezwzględnej zeta. Jakby tak nie było, no to wystarczy je zamienić rolami. To nie ma żadnego znaczenia. Rozważmy dwa przypadki. Mamy dwa przypadki do rozważenia. One są dosyć podobne do siebie, w związku z czym ja tak naprawdę szczegółowo mówię tylko i pierwszy z tych dwóch przypadków, drugi to już będzie, to tylko opowie, czym się różni. Przypadek pierwszy jest taki, że wartość bezwzględna z xi jest większa od jedynki, czyli xi leży poza kołem jednostkowym. No i przypadek drugi jest taki, że wartość bezwzględna z xi jest mniejsza bądź równa od jedynki, czyli należy do koła jednostkowego. Xi jest mniejsza bądź równa od 1. Ja tutaj w ramach wykładu omówię ten przypadek. Ten drugi przypadek jest bardzo podobny, tylko omówię czym ten przypadek różni się od przypadku pierwszego. Oznaczmy sobie ten koło jednostkowe, czyli zbiór tych elementów, powiedzmy z, należących do liczb zespolonych, takich, że wartość bezwzględna z zeta nie przekracza jedynki. No, zgodnie z przypadkiem pierwszym, xi nie należy do D. I ponumerujmy pierwiastki wielomianu F w następujący sposób. Numerujemy pierwiastki F następująco. Pierwszy pierwiastek to będzie to xi. Xi 1 to będzie nasze xi. Teraz pierwiastki od xi 2 aż do jakiegoś xi m, powiedzmy, jakiegoś tam indeksu m, będą leżały poza kołem jednostkowym. Nie należą do d. Natomiast pierwiastki xi od m plus 1 aż do jakiegoś n, do stopnia wielomianu, to jest n, będą należały do koła jednostkowego. Czyli najpierw bierzemy pierwiastki leżące poza kołem jednostkowym, a potem pierwiastki leżące w kole jednostkowym. I rozważmy macierz van der Monda, czy dokładnie mówiąc wyznacznik macierzy van der Monda stowarzyszonej z tymi pierwiastkami. Czyli chcemy policzyć wyznacznik macierzy van der Monda stowarzyszonej z pierwiastkami wielomianu xi 1 do xi n. To jest nasz cel w tej chwili. To jest nasze zadanie, które chcemy policzyć. No, napiszmy tą macierz van der Monda. Wiemy, jak ona wygląda.
To będziemy mieli tak, wyznacznik. No, w pierwszej kolumnie mamy jedynki. W drugiej kolumnie mamy XI, XI2. Pierwsze jest XI1, ale to jest XI, to już wiemy, tu jest aż do XIN. Potem mamy kwadraty tych pierwiastków, XI kwadrat, XI2 kwadrat, aż do XIN kwadrat i tak dalej, i tak dalej. W ostatniej kolumnie mamy N minus pierwsze potęgi. XI do potęgi N minus pierwszej, XI2 do potęgi N minus pierwszej, aż do XIN do potęgi N minus pierwszej. No, teraz wiemy, że możemy wykonywać operacje elementarne na wierszach i kolumnach, czyli powiedzmy, że gdzieś tutaj któryś wiersz odpowiada, nie wiem, który odpowiada dzecie. Tu jest gdzieś zeta kwadrat aż do zeta. Zeta do potęgi n minus pierwszy, ten drugi z tych wyróżnionych pierwiastków. Ten wiersz, który odpowiada dzecie, odejmijmy od wiersza pierwszego. Tutaj wykonamy odejmowanie. Oczywiście wiemy, że operacje elementarne nie zmieniają wyznacznika, w związku z czym te dwa wyznaczniki będą równe. Czyli w takim razie w pierwszym wierszu mamy tak, 1 minus 1, 0, a teraz będziemy mieli xi minus zeta, xi kwadrat minus zeta kwadrat i tak dalej, i tak dalej. W ostatniej kolumnie będziemy mieli xi do n minus pierwszej minus zeta do n minus pierwszej. Pozostałe wiersze nie uległy zmianie. Tu jest xi 2 kwadrat, xi 2 do, pod, xi 2 do potęgi n minus pierwszej. I tak dalej, i tak dalej. Gdzieś ten jest ten wiersz odpowiadający zecie, który już nam nie będzie dla nas specjalnie istotny w tej chwili. Już go odjęliśmy. Tu jest xi n, xi n kwadrat, aż do xi n do potęgi n minus pierwszy. I teraz popatrzmy na pierwszych m wierszy. Tutaj jest m wierszy. I każdy z tych wierszy podzielimy przez odpowiedni pierwiastek wielomianu f, czyli przez odpowiednie xi. Wynik oznaczę sobie przez q. Czyli q to będzie no, ten wyznacznik macierzy van der Monda, v od xi1 aż do xin, podzielone przez te pierwiastki, które nie leżą w naszym kole jednostkowym. Każdy z nich podniosę do n minus pierwszej potęgi. Czyli to będzie xi1 aż do xim. Xi1 to oczywiście jest xi. Do potęgi n minus pierwszej. No to odpowiada podzieleniu tych pierwszych m wierszy przez odpowiednią potęgę xi. Czyli tu mamy tak, no 0 podzielić przez cokolwiek to jest 0. Tu będziemy mieli xi minus zeta podzielić przez xi do potęgi n minus pierwszej. Xi kwadrat minus zeta kwadrat podzielone przez xi do potęgi n minus pierwszej i tak dalej, i tak dalej. Ostatnim kolumnie będziemy mieli xi do potęgi n minus pierwszej, odjąć zeta do potęgi n minus pierwszej przez xi do potęgi n minus pierwszej. I to samo się dzieje teraz z drugim wierszem, aż do m tego. Tu będziemy mieli xi 2 podzielić przez xi 2 do potęgi n minus pierwszej, xi 2 kwadrat przez xi 2 do potęgi n minus pierwszej, i tak dalej, aż do xi 2 do potęgi n minus pierwszej przez xi 2 do potęgi n minus pierwszej, co oczywiście będzie jedynką. I to samo dzieje się aż do wiersza m tego, czyli tu mamy xi m podzielić przez xi m do potęgi n minus pierwszej,
xi m kwadrat podzielić przez xi m do potęgi n minus pierwszej. No i tutaj znowu jest jedynka, xi m do n minus pierwszej podzielić przez xi m do potęgi n minus pierwszej, a pozostałe wiersze nie uległy zmianie. Tu jest 1 xi m plus 1, xi m plus 1 kwadrat, aż do xi m do plus 1 do potęgi n minus pierwszej. I to samo się dzieje aż do końca macierzy. Tu będzie 1 xi n, xi n kwadrat, aż do xi n do potęgi m minus pierwszej. Dobrze. Tą macierz możemy dalej przekształcić. Wyznacznik. I teraz tak, tutaj ten pierwszy wiersz się nie zmienił, ja go nie będę może przepisywał. Teraz w każdym kolejnym wierszu mamy odpowiednie potęgi xi. Tu będziemy mieli xi 2 do potęgi minus n minus 1. Xi 2 do potęgi minus n minus 2 i tak dalej, i tak dalej. Przed ostatniej kolumnie będziemy mieli xi 2 do minus pierwszej. I w ostatniej kolumnie będziemy mieli jedynkę. To samo się dzieje aż do mtego wiersza. Czyli tutaj mamy xi m do potęgi minus n minus 1, xi m do potęgi minus n minus 2, xi m do potęgi minus pierwszej, jedynka. Natomiast w pozostałych wierszach mamy odwrotnie, 1 xi m plus 1, xi m plus 1 do potęgi n minus pierwszej, n minus drugiej, xi m plus 1 do potęgi n minus pierwszej, i to samo aż do końca. Jest 1 xi n, xi n do potęgi n minus drugiej, xi n do potęgi n minus pierwszej. A pierwszy wiersz się nie zmienił. Natomiast teraz w pierwszym wierszu mamy po prostu tamte wyrażenia, które były. I teraz ja pierwszy wiersz chcę podzielić przez xi minus zeta. No to popatrzmy, co dostaniemy. Ten poprzedni wyznacznik to był q. Jak podzielę cały pierwszy wiersz przez xi minus zeta, no dostanę w takim razie q przez xi minus zeta. No to będzie wyznacznik następującej macierzy. Ja sobie oznaczę te pierwsze, te elementy tego pierwszego wiersza, oznaczę przez q1 aż do q n minus 1, za chwilę napiszę, jak one wyglądają. Potem mamy xi 2 do minus n minus 1, xi 2 do minus n minus 2, no to co mieliśmy, xi, no tu jest na koniec jedynka, aż do jedynki, to samo się powtarza aż do wiersza mtego, xi m minus n minus 1, xi m do minus n minus 2, aż do jedynki. Natomiast kolejne, te ostatnie wiersze, to jest 1 xi m plus 1 aż do xi m plus 1 do potęgi n minus pierwszej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj te kolejne wiersze są takie same. 1 xi n aż do xi n do potęgi n minus pierwszej. Natomiast popatrzmy, jak wyglądają te współczynniki QI, gdzie Q0, no to widzimy, że to jest 0. No zresztą też da się wyrazić przez ogólny wzór. Natomiast QK myśmy mieli w liczniku xi do k tej minus zeta do k tej przez xi do n minus przez xi do n minus pierwszej, w związku z czym qk
będzie postaci xi do potęgi k tej minus zeta do potęgi k tej podzielić przez xi do potęgi n minus pierwszy. I tak to wyglądało wcześniej. I teraz podzieliliśmy przez xi minus zeta. No to popatrzmy, ile to jest równe. To jest w takim razie równe xi do potęgi k minus pierwszej przez xi do potęgi n minus pierwszej. Jak wzoru skróconego mnożenia, to ten licznik dzieli się przez xi minus zeta. No i w takim razie, jak to rozpiszemy ze wzoru skróconego mnożenia i rozbijemy na serię ułamków, to będziemy mieli tak: xi do k minus pierwszej przez xi do n minus pierwszej, xi do k minus drugiej razy zeta przez xi do potęgi n minus pierwszej i tak dalej, i tak dalej. Wykładniki przy xi maleją, a przy zecie rosną. No to jest standardowy wzór skróconego mnożenia. Czyli to jest xi do k minus pierwszej, przepraszam, tutaj w ostatnim kroku już będzie zeta. Zeta do k minus pierwszej plus i tak dalej, to jest zeta do potęgi k minus pierwszej przez xi do potęgi k minus pierwszej, do potęgi n minus pierwszej. Tu jest n, tu jest k. Popatrzmy teraz na współczynniki naszej macierzy. Wszystkie te elementy, które leżą tutaj, pamiętamy, że m pierwszych m wierszy leży, że pierwszych m wierszy odpowiadało tym pierwiastkom, które leżą poza kołem jednostkowym. I dla tych pierwszych m wierszach znaleźliśmy odwrotności tych pierwiastków. One się pojawiły jako odwrotności. W następnych wierszach od m plus pierwszego do n tego mieliśmy pierwiastki, które leżą w kole jednostkowym, czyli wszystkie te elementy, które są tutaj w macierzy poza pierwszym wierszem, one wszystkie leżą w kole jednostkowym. W związku z czym możemy teraz zastosować nierówność Hadamarda dla naszej macierzy, czyli z nierówności Hadamarda, Ta nierówność przed chwilą była na slajdzie. Ona szacuje z góry naszą macierz wyznacznik naszej macierzy, ale tę nierówność Hadamarda zastosujemy dla transpozycji naszej macierzy, tak żeby móc używać ją na wierszach zamiast na kolumnach. Oczywiście wyznacznik nam się nie zmienia, w związku z czym nierówność Hadamarda można stosować i dla macierzy transponowanej, czyli zamiast kolumn będziemy mieli wiersze, czyli nierówność Hadamarda dla macierzy transponowanej. No, to popatrzmy, co dostaniemy. Wartość bezwzględna tej lewej strony w kwadracie musi... Nierówność Hadamarda mówi, że wartość bezwzględna wyznacznika jest mniejsza bądź równa od iloczynu norm euklidesowych poszczególnych kolumn, a ponieważ stosujemy to macierzy transponowanej, od iloczynu norm euklidesowych poszczególnych wierszy. Jeżeli podniesiemy to do kwadratu, no to łatwiej będzie tam operować na tych normach. Pamiętamy, że norma euklidesowa to pierwiastek z sumy kwadratu, w związku z czym teraz obie strony podnosimy do kwadratu. No i ten wartość bezwzględna tego kwadrat, tej wartości bezwzględnej, jest mniejszy bądź równy od iloczynu tych norm euklidesowych poszczególnych wierszy. Oddzielnie zapiszmy sobie normę euklidesową pierwszego wiersza, to jest pierwiastek z sumy kwadratu, podniesiemy do kwadratu, czyli nie mamy pierwiastka, czyli suma kwadratów q i po i od 0 do n minus 1
razy ta reszta, razy iloczyn tych pozostałych. No ale te pozostałe to oczywiście możemy oszacować z góry przez jedynki, czyli tu będzie suma kwadratów jedynek. Iloczyn tutaj jest powiedzmy j większych od 1. No tutaj oczywiście ta suma kwadratów jedynek, no to jest równa m. Tych tutaj iloczynów, ten iloczyn ma n, czyli w takim razie tutaj w tym iloczynie mamy n minus 1 elementów, czyli w takim razie to, co tutaj mamy, to po oszacowaniu z góry będziemy mieli n do potęgi n minus 1 razy, no właśnie tutaj ta suma qi w kwadracie po i od 0 aż do n minus 1. Dobrze, teraz skorzystajmy z naszego założenia. Założenie, które poczyniliśmy na początku dowodu, mówiło tyle, że wartość bezwzględna z xi jest większa bądź równa od wartości bezwzględnej z. No, popatrzmy, co z tego wynika. Spójrzmy z powrotem na wzór, na nasze qi. No, q0 to jest oczywiście 0, ale dla każdej z pozostałych wartości tą z możemy oszacować co do wartości bezwzględnej z góry przez wartość bezwzględną z xi. Czyli z tego wynika, że w tym wzorze na qi mamy wyrażenie postaci xi do potęgi k minus j razy zeta j przez xi do potęgi n minus pierwszej. No, jeżeli chodzi o wartość bezwzględną, my możemy w takim razie to oszacować z góry przez xi k przez xi do potęgi n minus pierwszej co do wartości bezwzględnej. No i teraz skoro k, tutaj widzimy, że k jest co najwyżej n minus 1, no to w takim razie to jest mniejsze bądź równe od jedynki, bo dla k mniejszych bądź równych od n minus 1. No w związku z czym z tego wynika, że wartość bezwzględna z qk do kwadratu, no wartość bezwzględna to jest sumy, jest mniejsza bądź równa od sumy wartości bezwzględnej. Każda z tych wartości bezwzględnych, jak pokazaliśmy tutaj, może wróćmy na chwilę do tego oszacowania, to było tutaj, to mieliśmy sumę takich ułamków, pokazaliśmy przed chwilą, tutaj mieliśmy te ułamki. Pokazaliśmy przed chwilą, że każdy z tych ułamków jest co do wartości bezwzględnej oszacowany przez 1, w związku z czym to qk możemy oszacować przez sumę jedynek w kwadracie, no ale tych czynników tam mamy k, czyli to jest na pewno mniejsze bądź równe od k kwadrat. Czyli mamy oszacowanie na qk. Dobrze. To teraz możemy to zastosować do naszego wzoru. Tutaj mamy z tego miejsca. Pociągniemy w takim razie to dalej. Widzimy, że w takim razie z tego wynika, że wartość bezwzględna z q przez xi minus zeta w kwadracie jest oszacowana z góry przez tak. Tu mieliśmy n razy n minus 1, to się nam nie zmieniło. Natomiast tu mamy sumę kwadratów qi, no ale każdy kwadrat qi jest oszacowany z góry przez i kwadrat, czy tam qk przez k kwadrat, czyli to jest suma, to szacujemy z góry przez i kwadracie dla i równych od 0 aż do n minus 1, no ale to jest
To już jest po prostu zwykły ciąg, którego sumę możemy, szereg, suma cząstkowa szeregu, którą możemy policzyć jawnie, czyli to jest n razy n minus 1. No a teraz, korzystając ze wzoru na sumę takiego szeregu, to jest n minus 1 razy 2n minus 1 przez 6, suma kwadratów. No, to możemy oszacować jeszcze z góry. No, n razy n do potęgi n minus 1 to nam się nie zmieni. Natomiast tutaj mamy n do potęgi trzeciej i coś jeszcze, czyli możemy to oszacować z góry przez n do potęgi trzeciej przez 3. No, ale to jest n do potęgi n plus 2 przez 3. I w ten sposób pokazaliśmy oszacowanie na to wyrażenie. Ja może to oszacowanie tu przepiszę, dlatego że ono będzie dla nas istotne. Czyli moduł Q dzielony przez moduł Xi minus Z. Pamiętamy, że odległość Xi od Z to jest dokładnie ta separacja tych pierwiastków, jest mniejsza od N do potęgi N plus 2 przez 3. Tu jeszcze wszędzie jeszcze są kwadraty, które pominąłem. Teraz OK. Czyli to mamy nasze oszacowanie. I teraz możemy to oszacowanie wykorzystać do zakończenia dowodu. Pamiętamy, czym było Q. Q mieliśmy wyprowadzone już jakiś czas temu. Q było wyznacznikiem macierzy Mandermonda dzielonym przez potęgi pierwiastków leżących poza kołem jednostkowym. Czyli ze wzoru na Q, z definicji Q, dostajemy w takim razie następujący oszacowanie. Czyli pamiętamy tak, że wyznacznik macierzy Mandermonda, znacznik macierzy Vandermonda Xi1 do Xin, no to było Q razy no te pierwiastki leżące poza kołem jednostkowym Xi1, tu jest do Xin, a tu jest do Xm, postaram się to w miarę wyraźnie napisać, do potęgi n minus pierwszej. No, z drugiej strony pamiętamy, że mamy związek między wyznacznikiem macierzy Vandermonda a wyróżnikiem. Mianowicie wyróżnik to jest kwadrat wyznacznika macierzy Vandermonda razy współczynnik wiodący do odpowiedniej potęgi. Możemy to zatem zastosować, czyli z tego wynika, że jak teraz podniesiemy to do kwadratu, no to wartość bezwzględna wyróżnika no to będzie współczynnik wiodący Fn do potęgi 2n minus 2, tak jak było w tym wzorze, który właśnie przytoczyłem, razy kwadrat wartości bezwzględnej wyznacznika Vandermonda, czyli wartość bezwzględna z Q do kwadratu razy wartość bezwzględna z Xi1 aż do Xm do potęgi 2n minus 2. Ale teraz zauważmy, że to, co my tu mamy, to jest nic innego, tylko miara Malera, czyli możemy to napisać, że to jest miara Malera mf do potęgi 2n minus 2 razy kwadrat Q. Razy Q kwadrat. Skorzystajmy teraz z tego, co mamy w ramce, czyli w takim razie podzielmy to obie strony przez Xi minus zeta, czyli mamy tak, wartość bezwzględna wyróżnika dzielona przez liczbę całkowitą, jaką jest Xi minus zeta. Wartość bezwzględna z Xi minus zeta do kwadratu,
podzieliliśmy wartość przez, to w takim razie będzie mniejsze od mf do potęgi 2n minus 2 razy wartość bezwzględna z q do kwadratu przez xi minus z do kwadratu, no ale to wiemy, że jest mniejsze przez od n razy do potęgi n pół przez 3, czyli to jest mniejsze bądź mniejsze ostro od mf do potęgi 2n minus 2 razy n do potęgi n plus 2 przez 3. No to teraz możemy to na krzyż pomnożyć, mamy tutaj same liczby dodatnie, w związku z czym nie ma problemu z tym dzieleniem. W związku z czym wynika z tego, że xi minus z do kwadratu jest ostro większe od wartości bezwzględna od 3 wartości bezwzględne z delta f przez n do potęgi n 2 i tutaj mamy jeszcze m f do potęgi 2n minus 2. No ale pamiętamy, że xi minus z to było sep, to były te dwa najbliższe sobie pierwiastki. W związku z czym, jeżeli spierwiastkujemy obie strony, to mamy sep f jest większe od sep f jest większe od pierwiastka z 3 wartości bezwzględne z delta f przez, no i tu będziemy mieli n do potęgi n 2 przez 2 razy m f do potęgi n minus 1. No a teraz lemat Landaua-Mahlera z lematu Landaua-Mahlera wynika, że mamy oszacowanie tego MF-a. Ja przypomnę ten lemat. Lemat Landaua-Mahlera mówi tyle, że MF jest mniejsze bądź równe od normy F-a. No to jeżeli te dwa fakty połączy się razem, no to z tego otrzymujemy już tezę w tym pierwszym przypadku, a mianowicie sep f. No jeżeli teraz zwiększę mianownik, no to zmniejszę cały ułamek, to jest mniejsze od 3 wartość bezwzględna z modułu, wartość bezwzględna z wyróżnika przez n do potęgi n plus 2 przez 2 razy norma f-a do potęgi n minus pierwszej. I to kończy dowód w pierwszym przypadku naszego twierdzenia. To był ten przypadek pierwszy, kiedy xi było większe od jedynki. Dowód w przypadku drugim, kiedy xi jest mniejszy od jedynki, jest prawie że identyczny. Jest niemal identyczny. Jedyna różnica, która się pojawia, jest taka, że w tym kroku tutaj, dla przypadku drugiego, w przypadku drugim, nie dzielimy przez xi. Nie dzielimy pierwszego wiersza przez xi. Chodzi o to, żeby wiadomo, że chcemy uzyskać to oszacowanie z góry przez jedynkę, w związku z czym, jeżeli xi jest mniejsze od 1 co do modułu, no to nie dzielimy przez niego, byśmy wyskoczyli powyżej jedynki. To jest jedyna różnica w całym dowodzie. Reszta w pełni analogicznie te kroki przechodzą. No, analogicznie prowadzimy to rozumowanie, powtarzamy te same kroki,
tyle tylko, że w tym miejscu nie ma tego dzielenia i dostajemy w pełni analogiczną tezę twierdzenia. Udowodniliśmy zatem twierdzenia Mahlera, odnaleźliśmy oszacowanie dolne odległości różnych pierwiastków wielomianu. Pokażemy jeszcze tylko jeden wniosek z tego twierdzenia. Mianowicie pamiętamy, że jeżeli mamy wielomian, który ma współczynniki całkowite, no to wtedy wyróżnik tego wielomianu jest równy co najmniej 1, w związku z czym możemy to oszacowanie, w tym oszacowaniu pozbyć się wyróżnika. Osłabić tą nierówność, może wzmocnić, to zależy jak patrzeć, zmniejszyć prawą stronę. Możemy zmniejszyć prawą stronę, wiedząc, że wartość bezwzględna z wyróżnika to jest co najmniej 1, w związku z czym jak oszacujemy tą wartość bezwzględną z dołu przez 1, to dostajemy takie wyrażenie. I zauważmy Państwo, że to wyrażenie już jest bardzo łatwe, bardzo szybkie do obliczenia, dlatego że tutaj no tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie stałe i normę 1 z wektora współczynników wielomianu. Nie trzeba liczyć wyróżnika, nie trzeba liczyć rugownika. Czyli w porównaniu z tym pierwszym twierdzeniem, to pierwsze twierdzenie jest dużo dokładniejsze. To twierdzenie z kolei jest dużo szybsze do obliczenia, tak? Daje znacznie gorsze oszacowanie, ale jest błyskawiczne do obliczenia. Także w ten sposób znaleźliśmy oszacowanie dolne odległości pierwiastków wielomianu. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy wykład. W ten sposób zakończyliśmy dzisiejszy temat wyróżnika, a także zakończyliśmy ten dział w ciągu tego kursu, dział teorii eliminacji. No, mieliśmy takie pobieżne spojrzenie na tą klasyczną teorię eliminacji, no ale zobaczyliśmy, czym właśnie ta teoria eliminacji się zajmuje i co dzięki niej da się osiągnąć. Jak zwykle zachęcam do zapoznania się ze skryptem, tam znajdziecie Państwo więcej informacji, link do skryptu poniżej filmu, a ja Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnym wykładzie za tydzień.